W dzisiejszym Klubotygodniku zastanowimy się nad tym, czy Polacy to naród, z którego można być dumnym tylko w czasach trudnych prób i kryzysów. Zapraszam serdecznie. No właśnie, jest takie powszechne przekonanie, można by powiedzieć wręcz ludowa mądrość, która mówi, że Polacy to na co dzień naród skłócony, trudny do współżycia, leniwy, niesłuchający rozsądnych rad, natomiast w chwilach próby, w chwilach kryzysu, naród wspaniały, solidarny, zdolny do poświęceń, niesamowicie kreatywny. Jest chyba w tym trochę prawdy, bo wszyscy sami na siebie, mam wrażenie, trochę tak patrzymy, a trochę pewnie takiego psychologicznego oszustwa. Zwyczajnie w czasach próby i trudności dużo chętniej zwracamy uwagę na to, co wyjątkowe, co pozytywne, co takie ku pokrzepieniu serc, a w codzienności niewystarczająco to zauważamy. Myślę, że ten ostatni czas tej powszechnej kwarantanny koronawirusa to taki okres, w którym właśnie ze szczególnym zainteresowaniem patrzymy na te wszelkie fantastyczne inicjatywy, które dzieją się dookoła nas, chętnie się nimi dzielimy, chętnie je wspieramy, chętnie właśnie przypominamy to, że w takich chwilach Polacy są naprawdę bardzo fajnym narodem i bardzo fajnym społeczeństwem. I o takich przypadkach, o sytuacjach, rzeczach, inicjatywach, ludziach, z których możemy być w tym wyjątkowym czasie dumni, chciałem dzisiaj porozmawiać, ale wybierając do tego dość specyficzny filtr. Nie będę mówił o tych inicjatywach, o których najczęściej słyszymy, o których wszyscy już dyskutowaliśmy na naszych mediach społecznościowych. Wszyscy wiemy, że firmy, osoby indywidualne, różne społeczności szyją maseczki. Wszyscy wiemy, że nasi współobywatele, my sami zrzucamy się na wsparcie służby zdrowia. Takich zbiórek jest wiele, zresztą do jednej z nich link znajdziecie pod tym nagraniem. Zachęcamy do tego, żeby wesprzeć, ale chcę opowiedzieć o takich inicjatywach, które biorą się stąd, że osoby, które je realizują, na co dzień zajmują się pomaganiem innym, na co dzień zajmują się czy w swojej pracy zawodowej, czy w biznesie, czy w działalności społecznej właśnie takim myśleniem o drugiej osobie, myśleniem o tym, jak czynić polskie społeczeństwo i wspólnotę lepszą. I właśnie w tej konkretnej sytuacji, w której się znaleźliśmy, byli w stanie bardzo szybko zaoferować bardzo konkretne rozwiązania, które w czasie kwarantanny, w czasie pandemii mogą być dla nas wszystkich bardzo przydatne. To nie jest pospolite ruszenie, ale to efekt wieloletniej pracy i wieloletnich wysiłków konkretnych ludzi. Bonyjutra.pl. Pierwsza inicjatywa, o której chciałem powiedzieć, to specjalny serwis internetowy, w którym mogą zarejestrować się rzemieślnicy, mali przedsiębiorcy, takie lokalne firmy z waszego podwórka, które dzisiaj nie są w stanie sprzedawać swoich usług, a dzięki temu serwisowi bonyjutra.pl będą mogły to zrobić. W jaki sposób? Bardzo prosty. Po prostu dzisiaj sprzedadzą wam posiłek, który wy zjecie za 3 miesiące, za pół roku, za 2 miesiące, wtedy, kiedy to wszystko już się skończy. To bardzo konkretne rozwiązanie, które jest w stanie pozwolić takim małym firmom zachować płynność w sytuacji, w której muszą ponosić istotną część swoich kosztów, a tak naprawdę nie są w stanie w żaden sposób zarabiać pieniędzy. Jeżeli zależy wam na tym, żeby jakaś inicjatywa w waszej okolicy przetrwała, jeżeli to jest właśnie wasza ulubiona restauracja albo jakiś rzemieślnik, z którego usług korzystacie, namówcie go do tego, żeby zarejestrował się na tej stronie i wykupcie ten bon, który pozwoli mu przetrwać ten trudny czas, a ze specjalną zniżką będziecie mogli z tego skorzystać, kiedy wszystko wróci już do normy. To bardzo ważne, żeby to życie gospodarcze w chwili, kiedy ten najcięższy okres kwarantanny i epidemii trwa, żeby życie gospodarcze po tym czasie w miarę szybko wróciło do normy. Jeżeli wiele firm zbankrutuje ze względu na to, że nie jest w stanie pokrywać tych kosztów, uderzy to wcześniej czy później w nas wszystkich. A dlaczego mówię akurat o tej inicjatywie, mówiąc o tym, że to nie pospolite ruszenie, ale element czegoś większego? Bo za bonami jutra stoi Bizfund, jedna z większych w Polsce platform crowdfundingowych, która między innymi zajmowała się emisją akcji Wisły Kraków czy kilku znanych browarów. Być może słyszeliście o tych inicjatywach. Bizfund od lat pozwala pozyskiwać konkretnym inicjatywom kapitał, do którego nie mają takiego tradycyjnego dostępu. Wykorzystują do tego zaangażowane społeczności i okazało się, że ten model jest idealny również na ten trudny czas, w którym się znaleźliśmy. Małżeństwo w czasach zarazy.
Ile razy w ciągu ostatnich tygodni słyszeliście ten żart o tym, że za 9 miesięcy zaskoczy nas pewnie wzrost liczby urodzeń, a wcześniej pewnie zaskoczy nas bardzo wiele pozwów rozwodowych? No właśnie, ten czas spędzany w domu nie dla wszystkich małżeństw, nie dla wszystkich par, nie dla wszystkich rodzin jest czasem łatwym. Wiele wyzwań ze wzmożoną ilością wspólnie spędzanego czasu w życiu wielu osób pewnie się w ostatnim czasie pojawiło. I dlatego wśród takich wartościowych inicjatyw, choć nie z pierwszych stron gazet, chciałem wymienić wideobloga Małżeństwo w czasach zarazy, czyli opowieść o trwającej od 8 lat kwarantannie. Małżeństwo Kaniewskich, ludzi, którzy prowadzą chatę na Bucniku, czyli gospodarstwo agroturystyczne w Beskidzie Sądeckim, postanowiło się podzielić opowieścią o tym, jak to jest właśnie żyć gdzieś na uboczu cywilizacji, wskazanym właściwie tylko na swoją rodzinę i jak w tym wszystkim nie zwariować, jak w tym wszystkim zachować pogodę ducha, jak w tym wszystkim być ze sobą szczęśliwym. Może Was dziwi to, że akurat w wideoblogu Klubu Jagiellońskiego, w którym na co dzień jest analityka, polityka i wiele bardzo poważnych tematów, pojawia się taki temat dotyczący, można by powiedzieć, lifestyle'u, sposobu spędzania wolnego czasu, psychologii, relacji. Otóż pewnie dla wielu z Was to będzie zdziwienie, ale artykuł Jacka Kaniewskiego na portalu Klubu Jagiellońskiego dotyczący właśnie tych wyzwań z trwałością małżeństw w trudnych czasach, kiedy jesteśmy zapracowani, żyjemy w wielkich miastach i tak dalej. Artykuł Dobre małżeństwo musi się rozpaść, do którego link znajdziecie pod tym filmem, jest artykułem, który w historii portalu Klubu Jagiellońskiego był czytany najchętniej. Żadna z naszych analiz politycznych, żaden z naszych esejów filozoficznych, żaden z naszych raportów nie wywołał nigdy takiego zainteresowania i entuzjazmu naszych czytelników, jak ten tekst Jacka Kaniewskiego, więc zakładamy, że to doświadczenie może być dla Was naprawdę ciekawe. Zachęcam do oglądania tego bloga, zachęcam do lektury tekstu Jacka Kaniewskiego. techkontrawirus.pl. Kolejna inicjatywa, o której chciałem powiedzieć, to giełda pomysłów na rozwiązania internetowe, które mogą okazać się przydatne w tej wyjątkowej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Możecie wejść na stronę techkontrawirus, zagłosować na pomysły, które Was przekonują, albo zgłosić własną potrzebę, albo ideę jakiejś aplikacji czy strony internetowej, która mogłaby w tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, rozwiązać jakiś namacalny problem, z którym spotykają się ludzie. O co w tym wszystkim chodzi? O to, żeby spotkać dobre pomysły i potrzeby z ludźmi, którzy są w stanie je zrealizować. Za całością stoi Fundacja E-Państwo, jeden z bardziej prężnych NGO-sów zajmujących się właśnie tym stykiem państwa, życia społecznego i technologii, który właśnie postanowił wykorzystać swoje możliwości do tego, żeby wesprzeć jakoś realizację społecznych potrzeb. Wokół Fundacji E-Państwo działa inicjatywa Koduj dla Polski, czyli taka społeczność programistów, którzy po godzinach swojej pracy w korporacjach, firmach, tam gdzie zarabiają pieniądze, koduje różne rzeczy właśnie dla dobra wspólnego, w tym przypadku dla Polski i dla Polaków. My z Koduj dla Polski wspólnie robiliśmy swego czasu aplikację Pola, czyli jeden z takich bardziej głośnych projektów Klubu Jagiellońskiego. To była bardzo dobra współpraca i bez Koduj dla Polski Pola nigdy by nie powstała. Dzisiaj być może pomysł, na który Wy wpadniecie, właśnie programiści, wolontariusze z Koduj dla Polski będą mogli i będą chcieli zrealizować. Bardzo warto wesprzeć i promować ten projekt. Pogotowie harcerek i harcerzy. No właśnie, kolejna inicjatywa, o której chciałem powiedzieć, jest pewnie trochę mniej zaskakująca, ale powiedzmy sobie szczerze, ma dużo większą skalę oddziaływania niż pomysły, o których mówiłem wcześniej. Harcerze to taka grupa, której na co dzień nie widzimy. Niektórym się pewnie kojarzy z survivalem, innym kojarzy się z zabawą dla dzieci, jeszcze innym właściwie tylko z historią i niezbyt poważną organizacją dzisiaj. Tymczasem właśnie to harcerze są w stanie w takich wyjątkowych sytuacjach, jak ta, w której się znaleźliśmy, zorganizować się jako pierwsi i rozpocząć działalność na naprawdę dużą skalę. Tysiące osób zaangażowanych w to pogotowie harcerskie to ludzie, którzy pomagają innym w ramach wolontariatu, robią zakupy starszym osobom, są w stanie realnie z dnia na dzień zorganizować się w sztaby, organizacje i być w stanie w takiej
sytuacji być pomocnym, nieść pomoc osobom, które tego najbardziej potrzebują. ZHR, który organizuje to pogotowie, odwołuje się tutaj do takich tradycji harcerskich, właściwie jeszcze przedwojennych, kiedy organizowanie pracy harcerzy w takiej formie pogotowia było właśnie odpowiedzią na to, żeby być w stanie zarządzać tą strukturą pomocy mimo zmieniających się okoliczności, potrzeb. No, powiedzmy sobie szczerze, to jest ten model działania, który był bardzo potrzebny już w czasach wojny. Ale w takich sytuacjach nadzwyczajnych, jak ta, w której się znajdujemy, powinniśmy docenić to, że właśnie harcerze są na co dzień taką niewidzianą grupą, która potrafi naprawdę nieść pomoc wtedy, kiedy inne organizacje, instytucje zupełnie nie są na to gotowe. Zresztą zawsze mam takie przemyślenie, kiedy przychodzi ten Dzień Myśli Braterskiej, czyli harcerskie święto, patrzę na swojego Facebooka i patrzę, jak wiele osób zaangażowanych w życie społeczne, obywatelskie, dziennikarstwo ideowe i tak dalej, to osoby, które dzielą się tego dnia właśnie swoimi harcerskimi wspomnieniami. Ja sam nigdy harcerzem nie byłem i w takim wieku młodszym nie miałem zbyt wielu pozytywnych doświadczeń z właśnie tym sposobem życia i działania, ale rzeczywiście, kiedy spojrzeć na zaangażowanych ludzi, którzy zawodowo zdecydowali się pomagać innym, okazuje się, że kluczowa dla nich była właśnie ta formacja harcerska. W życiu obywatelskim, społecznym, sektorze obywatelskim można spotkać dziesiątki takich osób o bardzo różnych poglądach politycznych dzisiaj, pochodzących z różnych organizacji harcerskich, ale wszystkich, które zawsze w takich momentach jak dzisiejsza kwarantanna potrafią błyskawicznie zacząć działać i powinniśmy o tym pamiętać i być im za to bardzo wdzięczni. No właśnie, a na sam koniec, zamiast podsumowania, bonus. Będzie dobrze. To napis, który pojawił się na warszawskim budynku, który jest dokładnie naprzeciw Szpitala Świętej Zofii, czyli bardzo popularnej warszawskiej porodówki. Wydawałoby się bardzo drobna rzecz, ale pomyślcie sobie o tych kobietach, ojcach, rodzinach osób, które właśnie teraz w tym trudnym czasie, bez najbliższych koło siebie, wiedzą, że trafiają na porodówkę albo po prostu wiedzą, że urodziło się ich dziecko. I że ktoś pomyślał o tym, żeby wysłać im taki optymistyczny sygnał, mimo tych wszystkich stresów i strachu, który ich otacza. Myślę, że dla nas wszystkich to może być bardzo fajna inspiracja, żeby pamiętać o tym, że takie drobne, symboliczne, miłe słowo dla kogoś, kogo spotkamy w tym wyjątkowym czasie, być może jest najlepszym, co możemy dzisiaj zrobić. Do tego Was bardzo zachęcam.